bardzo was serdecznie witam w Międzyrzecu Podlaskim, bo wiem, że przyjechaliście z różnych miejscowości. Część z was przecież znam. Cały czas żałuję, że nie mogę dołączyć do was, ale ten czas nadchodzi, bo już prezesa męczę, żeby mi w końcu dał siąść na któryś z motocykli, żebym się przymierzył. Jeszcze raz serdecznie wam dziękuję za trwałość w tym, co robicie. Krew jest ogromnie cennym lekiem, cennym darem. A dzięki waszej aktywności i waszego uporu tej krwi z Międzyrzeca trochę się rok w rok utoczy. I mam nadzieję, że posłuży, na pewno posłuży dobru. I za to wam serdecznie w imieniu mieszkańców Międzyrzeca dziękuję. Bawcie się świetnie. Mam nadzieję, że zaprosicie mnie jeszcze na przejażdżkę. I bardzo serdecznie dziękuję. Nie ma kolejki, zapraszam. Tam panie czekają na odbiór. Ile żeś oddał tej krwi? No, tyle co potrzeba, niestety. 500. Więcej nie mogłeś. No, niestety. MOPS, czyli prezydent Międzyrzeckiego Stowarzyszenia Motocyklowego, Tadeusz MOPS Bartoszuk. Przywitać wszystkich motocyklistów. Ładna pogoda jest. No co, no życzyć eleganckiej zabawy. No i zapraszam was do wszystkiego, co my mamy. U nas wszystko jest free, jak wiecie. Jak do tej pory wszystko idzie ok. Oddajemy krew systematycznie. Nie ma nawału, ale pomaleńku. No, na razie się układa wszystko na dobrej drodze. Sam widzę, że też już z plastrem na ręku. Oczywiście, pierwszy byłem, oddałem. Także już jestem po herbacie. Zapraszam wszystkich do oddawania krwi, bo to jest szczytny cel. Także nie boli, nie bać się. Motocykliści są otwarci na takie akcje właśnie w stylu dać część siebie? Ależ oczywiście tak. My od 11 lat to prowadzimy nie tylko krew, szpik kostny, organa, wszystko, co jest możliwe od motocyklisty wziąć. My wszystko dajemy. Możesz jakoś podsumować tą akcję, 11 lat oddawania krwi, ile litrów? Dużo. To jest masa krwi. Mieliśmy jeden rok, to zajęliśmy w Polsce drugie miejsce. Koszulki. Krew motorem życia, Międzyrzeckie Stowarzyszenie Motocyklowe, Międzyrzec Podlaski. Te koszulki dzisiaj w formie pamiątkowej są do nabycia. Tak, oczywiście tutaj zapraszam do naszego namiotu, jest opisany do nabycia. Nie tylko, można spróbować pączki, są za darmo, free, jest kawa, jest herbata. W ogóle Międzyrzec Podlaski jest free. No w pierwszym rzędzie to chciałem podziękować. Dla burmistrza miasta cały czas on jest z nami, wspiera nas, no i oczywiście sponsorom. No bez nich ta impreza by nie istniała. Dziękuję bardzo. Jak ten sezon dla motocyklistów się zapowiada? No jak do tej pory początek był ładny, a teraz jest troszeczkę zimno. No zobaczymy, dzisiaj też mamy pogodę do tej pory ładną, ale okazuje się, że to po południu ma coś chyba pokrobić. No ale zobaczymy. Jesteśmy dobrej myśli, że jeszcze motocykle dojeżdżają, także bawimy się ok. Najdalej to są z Chełma ludzie.
Zaraz będą rozdawane nagrody, bo to jest jeden konkurs, kto najdalej przyjechał. Także pomaleńku, ale jeszcze dojeżdżają, bo dzwonią, czy jest pogoda, nie? Pytają. Dzisiaj parada motocyklowa. No oczywiście o 14 zapraszam wszystkich na paradę motocyklową. Z tego miejsca chcielibyśmy Ci, prezydencie Tadeusz Mobs-Bartoszuk, ogromnie serdecznie, z całego serca podziękować osobie, czyli Tobie, która, bez której ta akcja, czyli Krew Motorem Życia, to rozpoczęcie sezonu motocyklowego, te darmowe tankowanie na CPN-ie, te koncerty i pokazy, darmowa kawa i mleko nie odbyłyby się dzisiaj. Wielkie brawa dla Mopsa! Rok 1982. Adamie, jak ten motocykl w twoje ręce trafił? A kupiłem go od kolegi kilka lat temu. Bardzo fajny, niezawodny i wiele przygód mi daje. Ile już ma na liczniku? Dużo. Trzy razy pewnie okrążył. No przy mnie nie, ale niedaleko. Gdzie nim jeździsz najczęściej? Najczęściej? Na zwroty czy gdzieś? Na zwroty, na dwóch. Do Stoczka Ostatnogórskiego, do Dęblina. Laski piszczą, jak go widzą? No już chyba nie. Ja mówię o motocyklu. Czym inne doświadczenie, czym inne spotkanie, czym inne widzenie. Miłość do końca, bo nie o niej mówię, nie. Czym inne jest jedno, czym inne. Siła oddawała honorowo krew w akcji Krew Motorem Życia. Jest z nami i powróciła pani Mirka! Hełm! 150 kilometrów, pani Mirko, brawo! Piona! Niewiele wie, niewiele umie, niewiele osiąga, niewiele rozumie, ma miłość za darmo na zawsze, tak samo. Ha ha ha!